Serdecznie wszystkich witam na pierwszym posiedzeniu Komisji Społeczno-Gospodarczej. Witam serdecznie wszystkich radnych. Również witam pana wójta wraz z pracownikami na dzisiejszym naszym posiedzeniu. Może zaproponuję wszystkim porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy się odbył. Stwierdzam, że na 9 osób komisji obecnych jest 9. Punkt drugi. Uwagi do porządku posiedzenia. Punkt trzeci. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej. Punkt czwarty. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu gminy Zadzim na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej. Punkt piąty. Przegląd inwestycji gminy. Wizyta komisji w terenie. Punkt szósty. Sprawy różne. Punkt siódmy. Zamknięcie posiedzenia. Zapytuję się, czy ktoś ma odnośnie punktu drugiego jakieś uwagi do porządku obrad, coś zadać, coś ująć z tego. Jeśli nie widzę, to proszę o przegłosowanie, kto jest za takim właśnie porządku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się trzymaje. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Społecznej i Gospodarczej. Ja bym proponował na wiceprzewodniczącego, jeśli to państwo radni pozwolicie, proponowałbym Cezarego Bruździaka. Czy są jakieś inne, przede wszystkim się pan Bruździak ukazał. Dziękuję. Czy są jakieś inne propozycje? Nie ma, tak? Wobec powyższego proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Także jednogłośnie radny został wybrany. Przystępujemy do punktu czwartego. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu gminy Zadzim na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej. Czy nie wiem, czy tutaj pan wójt, czy pani skarbnik, czy pan inny zajmie odnośnie do uczynienia, proszę. Szanowni radni. Punkt czwarty dzisiejszej komisji, pracowanie opinii na temat projektu budżetu gminy Zadzim na rok 2019 i oczywiście wieloletniej prognozy finansowej, która jest tym elementem nieodzownie połączonym z uchwałą budżetową. Wszyscy państwo, myślę, otrzymaliście w ustawowym terminie projekt budżetu gminy Zadzim przygotowany przez nas na rok 2019, który oczywiście zgodnie z przepisami do 15 listopada przedłożyliśmy przewodniczącemu Rady, czy ogólnie tutaj organowi stanowiącemu, czyli Radzie, jak również organowi nadzoru w postaci Regionalnej Izby Obrachunkowej. Mamy również wydaną już opinię przez Regionalną Izbę Obrachunkową z dnia bodajże 7 grudnia. Oczywiście opinia jest pozytywna. Jeśli ktoś z państwa będzie miał taką wolę, to oczywiście zostanie ona przedstawiona w całości i odczytana. Na pewno zostanie zrobiona w sesji, ale również może być wykonane na komisji. Szanowni państwo, projekt budżetu na rok 2019 zakłada następujące wartości. Tak jak macie państwo w projekcie uchwały tutaj na samym początku tych materiałów, którymi myślę wszyscy doskonale zdążyli się zapoznać, ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 26 435 119 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 20 089 815 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 325 304 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 28 282 280 zł. Wydatki bieżące 18 969 259 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9 313 021 zł i 0 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Planowany deficyt budżetu wynosi 1 847 tysięcy i zostanie zniesiony przychodami z tytułu pożyczek długoterminowych, do tego przejdę za chwilkę. Określa się rozchody w wysokości 806 809 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 653 970 zł pożyczek z pożyczek długoterminowych zgodnie z załącznikiem nr 4. To takie ogólne wartości, prawda, co do projektu budżetu na rok 2019. Przechodząc do
bardziej szczegółowej analizy poszczególnych działów, poszczególnych wydatków związanych z realizacją budżetu. Macie Państwo w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej gminy Zadzim na rok 2019 uszczególnione i podane w tabeli. W założeniach oczywiście, tutaj przygotowując uchwałę budżetową, ten projekt, plan budżetowy na rok następny, oczywiście opieramy się też na pewnych założeniach. Po części opieramy się na założeniach, które otrzymujemy od instytucji też zewnętrznych, czy to są dochody, jeżeli chodzi o subwencję ogólną, czyli dochody z budżetu państwa, poziom dochodów tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego usług fizycznych, czyli z PIT-u, jak również te dotacje tak zwane celowe. Tutaj, jeżeli chodzi o wysokość subwencji ogólnej dla gminy, przyjęcie się w oparciu o zawiadomienie ministra finansów z dnia 12 października 2018 roku. Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie stawek, tam oczywiście na stawka podatkowych z roku 2018 z uwzględnieniem obwieszczenia ministra finansów dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Jak wiemy, jesteśmy już też po uchwaleniu wszystkich podatków na 2019, gdzie praktycznie pozostawiliśmy je bez zmian, czyli ten poziom dochodów własnych z tytułu realizacji zobowiązań podatkowych został, czy planujemy, aby pozostał na tym poziomie, no oprócz oczywiście tej jednej uchwały tutaj zgłoszonej przez grup radnych odnośnie obniżki podatków w środkach transportowych. Wysokość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęcie się na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 października 2018 roku. Wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania związane z ustawami zaplanowane na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. To oczywiście zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Łodzi z dnia 26 września 2018 roku. Mamy również zaplanowaną w projekcie budżetu nieruchomość gruntowo zabudowaną do ewentualnej sprzedaży. Jej wielkość wpływu z tytułu sprzedażnego majątku ustaliliśmy w oparciu o operat szacunkowy. No i oczywiście kontynuujemy nasze zadania inwestycyjne, czyli się to najbardziej oczekiwane przez mieszkańców, gdzie jest to oczywiście, część z nich jest w trakcie realizacji, część dopiero będzie wchodziło w tą fazę wykonawczą. Niemniej jednak są podpisane umowy, bądź są inne dokumenty, które pozwalają oprzeć się tutaj finansowo o tej kwestii i przyjąć je do projektu budżetu. Tutaj oczywiście mam na myśli chociażby wysokość tej pomocy finansowej na dalszą realizację, wykończenie zadania pod nazwą rozbudowa zbiorczy oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci pociągowej na rynku Zadzim. To określone na podstawie umowy o przyznanie pomocy z 21 lipca 2015 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz aneksem z dnia 14 sierpnia, jak również wysokość dofinansowania w formie pożyczki dotacji na realizację zadania pod nazwą rewaloryzacja zabytkowego parku Zadzimy gminy Zadzim przyjętego na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 1 sierpnia 2018 roku. To oczywiście jest strona dochodowa, jeżeli chodzi o kwestie założeń do planu wydatków, to zgodnie z informacjami tutaj podanymi w materiale. Projekt wydatków budżetowych opracowany zgodnie z ogłoszonymi przez prezesa GUS wskaźnikami. Tutaj mamy te wskaźniki chociażby w postaci średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, jak również wysokość obowiązującej składki na fundusz pracy. Jest to 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Limit oczywiście wydatków na wynagrodzenia obejmują to wynagrodzenie oczywiście pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę, jak również wszystkie świadczenia wynikające z kodeksu pracy. No i jak każdego roku są te dodatkowe elementy. Tutaj jeśli chodzi o ten rok przyszły, no też mamy niemało, bo aż 19 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych, takich planowanych, prawda? Tak przez te osoby, które takie akces, jeśli można powiedzieć, i tak nazwać kolokwialnie, zgłosiły.
do projektu budżetu. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz wynikające ze wzrostu płacy minimalnej. To płaca minimalna również od 1 stycznia 2019 roku ma iść w górę, ma wynosić 2250 zł brutto. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, tak zwane trzynastki, wynagrodzenia prowizyjne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli. Limity wydatków jako pochodne od wynagrodzeń obejmują również spadki, oczywiście te wszystkie spadki na wynagrodzenia społeczne, fundusz pracy, etc., etc. Drodzy Państwo, sumując jakby wszystkie te wcześniej omówione poszczególne wielkości, to jest zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, bo wiemy, że przy konstrukcji budżetu mamy dochody i wydatki, jak również przychody i rozchody. Sumarycznie te nasze przyjęte wielkości kształtują się następująco wedle projektu budżetu na 2019, a więc strona ta dochodowa kształtuje się w wysokości 29 089 089 zł, jak również strona wydatkowa 29 089 089 zł. Bardziej szczegółowym, poszczególnym rozbiciu, jeżeli chodzi o prognozę dochodów, które również myślę, macie to Państwo wiarę czytelnie rozpisane w materiale, jeśli chodzi o omówienie prognozy dochodów, czy to są dochody bieżące w wysokości 20 milionów 89 815 zł i dochody majątkowe, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że te wszystkie środki głównie tutaj celowane i kierowane na zadania inwestycyjne, pozyskane z zewnątrz, mamy kwotę 6 345 304 zł. Oczywiście dalej, tak jak to już zawsze przy projekcie budżetu bywało, część z Państwa, niektórzy kontynuują swoją rolę jako radny, na pewno już tak ten materiał się z tym zaznajomili, jest im to znane w rozbiciu na poszczególne działy, w których to można sobie te poszczególne kwoty zobaczyć, tak, i wiedzieć, z czym są związane. To, o czym wspomniałem, czyli w tym pierwszym dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, planowana ewentualnie dochód majątkowy w wysokości 100 zł z planowanej sprzedaży nieruchomości po OSP w Iwoniu, którą to też tutaj w tym roku bieżącym, tak, czyli w 2017 też jakby gmina pozyskała od Straży Pożarnej w Iwoniu. Oczywiście również planujemy też przychody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, czyli tam, oczywiście mówiąc wprost z żwirowni, którą użytkuje własny przedsiębiorca, tutaj w obrębie Zygiel w wysokości 150 tysięcy zł. W dziale 400 tutaj wytwarzanie i zapotrzebowanie energii elektryczną, gaz i wodę. Tutaj jest między innymi ta jedna z pozycji, o której wspomniałem, czyli planowana część dochodu majątkowego w postaci dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w związku z zawartą umową na to zadanie dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci wodociągowej. Jest to kwota 56 771 zł na dalszy jakby ten etap realizacji tego zadania. Ja myślę, że tutaj nie będę może poszczególnie wszystkich działów omawiał, bo to pewnie, jeśli Państwo będziecie jakieś pytania kierować, to będziemy starać się oczywiście odpowiedzieć i uszczegóławiać. Myślę, że skupię się na tych najważniejszych sprawach, najważniejszych pozycjach. Tutaj to, co myślę, też może wszystkim zainteresować, czyli dział 756, dochody osób prawnych, fizycznych, wybudowy jednostek nieprzynających osobowości prawnej. Tutaj mamy również podane w takim bardziej szczegółowym rozbiciu poszczególne dochody, czyli z tytułu podatku od nieruchomości, od osób oczywiście fizycznych, od osób prawnych, wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, tak abyście mogli Państwo sobie mniej więcej też mieć rozeznanie, w jakich kwotach oscylują te nasze dochody związane z poszczególnymi działalnościami. Wpływy oczywiście z tytułu podatku środków transportowych, działalności gospodarczej, a także pozostałe pozycje. W tym dziale również zaplanowane zostały dochody z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa na podstawie informacji ministra finansów. Mamy w kwocie 2 426 732 zł, w tym od osób fizycznych, czyli z PIT-u, tak, mówiąc najbardziej obrazowo, czyli ta część dochodu gminy, która jest przekazywana jakby w dochodzie z PIT-u. Mamy kwotę od osób fizycznych
2422732 zł. Ja nie mam tutaj skarbu na tę informację. W porównaniu do ubiegłego roku jest na pewno, proszę Państwa, wzrost. Ja nie pamiętam już o ile, ale wiem, że też to był wzrost odnośnie tych udziałów, jakie otrzymaliśmy jako gmina w roku poprzednim, a roku bieżącym sprawie ciebie. Wydaje się, że o tak, coś właśnie w granicach 300 tysięcy, 310 tysięcy jak mówię, ze wzrostu, z czego się dzisiaj bardzo cieszy udział w podatku dochodowym, czyli jakby z tych udziałów w PIT-ie. Dział 758, czyli tutaj proszę Państwa podane te jakby dochody gminy z chociażby też tych środków otrzymanych z budżetu państwa, czyli mówiąc wprost subwencji, planowana kwota na rok 2019 to 8 149 639 zł, z czego oczywiście subwencja składa się z poszczególnych składników. Mamy subwencję, czyli w postaci części wyrównawczej 4 216 550 zł, i to też mamy wzrost o 466 986 zł, czyli o ponad, no niecałe pół miliona. Również w tej głównej subwencji mamy zwiększony udział z dochodach jakby z budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji oczywiście składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Jeżeli chodzi o tą część równoważącą w wysokości 67 209 zł, to również ona jest wyższa o 41 914 zł. Jak również jest oczywiście w całości tej subwencji, jest też tak zwana część oświatowa. Tutaj tą mamy na poziomie 3 858 860 zł. Jest też nieznacznie, ale wyższa o 45 660 zł w porównaniu do planu na rok 2018. Oczywiście z podstawy do ustalenia wysokości kwot przyznawanych gminie stanowią dane ze sprawozdań wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2017. Ja o tym wspominałem między innymi podczas sesji przy ustalaniu podatków, gdzie wtedy też ma to takie odzwierciedlenie, prawda, że te ruchy tutaj jakby obniżanie tych górnych stawek od stawek wyjściowych podawanych przez ministra finansów, każde ruchy w dół gdzieś tam mają potem odzwierciedlenie w wysokości przyznawanej subwencji. To właśnie jest też ten zapis, który niejako się zazębia z tą sytuacją, czyli te sprawozdania za jakby jeszcze rok poprzedni, czyli za 17, stanowią bazę do wyliczenia subwencji na rok 2019. Kwotę uzupełniającą otrzymują oczywiście tutaj gminy, w których więcej zarobienia, to znaczy plus jest niższa od średniej wielkości zarobienia w kraju. Udział podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Tutaj w poszczególnych dalszych działach macie Państwo też opisane kwoty dochodów działu 801 oświata i wychowanie, działu 851, czyli ochrona zdrowia. Tutaj głównie oczywiście to są opłaty tutaj na rzecz gminy Zadzim za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, głównie oczywiście od przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży, czy tam sklepy, czy inne miejsca, w których te alkohole są sprzedawane. Pomoc społeczna, no dział, który też następny dział, który w ostatnich latach pozyskał na swojej wielkości, jeśli tak się mogę określić, wyrazić, czyli dział 855, dział rodzina, czyli te wszystkie świadczenia wychowawcze, mówiąc wprost 500+, chociażby stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tutaj ta kwota obrazowo to jest około 3 milionów złotych, mamy 3 183 663 zł, która jest jakby przekazywana tutaj tym rodzinom w ramach świadczeń wychowawczych, jak również pozostałe świadczenia, czy to z funduszu alimentacyjnego, czy składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego 1 733 572 zł. Program rządowy też nowość, tak? Program rządowy Dobry Start, który też zaczął funkcjonować od najmniej początkiem września tego roku. Na przykład naszej gminy jest kwota 110 439 zł, a pozostałe różne rozliczenia, spadki przechodzące również przez ten dział. Dział 900, tutaj też mamy część tej dotacji związanej z realizacji dalszego etapu realizacji zadania, jeśli chodzi o rozbudowę oczyszczalni ścieków. Tutaj w Zadziemiu jako pomoc też finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ta kwota dotycząca tej części inwestycji, tu mamy tą kwotę dochodów
wysokości 1 309 833 zł. Wydatki. Drodzy Państwo, wydatki na zaplanowane w 2019 w łącznej sumarycznej wysokości 28 282 zł i 280 zł. Struktura wydatków również jest przedstawiona tutaj w tabeli i opis takie uzasadnienie macie Państwo przy poszczególnych działach. No tutaj też niezmiennie można powiedzieć, jak od myślę wielu lat, bo tak w samorządach, żeby też jakby inaczej nie spotkałem się jak do tej pory gdzieś tam przy różnych sytuacjach, w różnych rozmowach z przedstawicielem samorządu, który mówiłby, że tutaj subwencja dla budżetu państwa, myślę oczywiście o subwencji oświatowej, no pokrywa 100% wydatki związane z oświatą. Tu proszę sobie tylko zerknąć, dział 801, jeśli chodzi o stronę dodatkową projektu budżetu na utrzymanie, w naszym wypadku oczywiście dwóch szkół, powiedzmy sobie, czyli zespołu szkół Zadzimiu i szkoły w Stolnej Zygrach, łączna kwota na całą oświatę to jest według projektu 7 422 540 zł, czyli już przekroczamy kwotę 7 milionów. Pamiętacie pewnie Państwo no, z 5 minut wcześniej, gdy podawałem wartość subwencji tej części oświatowej 3 858 000, tak? Czyli 3800, a 7400, prawie połowa, tak? Prawie połowa. To tylko mamy w ramach subwencji tej z budżetu państwa na wszystkie takie związane z oświatą, a pozostałe środki oczywiście muszą pochodzić ze źródeł tutaj samorządów wieloklasnych, czyli tutaj już mamy tą kwestię, jaką też, no można powiedzieć, lwią część budżetu pochłania chociażby oświata. To taki jeden z największych działów, jeśli chodzi o stronę wydatkową budżetu. Oczywiście dużym działem, to już wspomniałem kilka wcześniej, dużym działem powiedzmy względem finansowym jest też dział rodzina, czyli dział 855, czyli głównie administrowany przez ośrodki pomocy społecznej, na przykład gminny ośrodek, ze względu na realizację tych zadań, czy to właśnie świadczeń tych rodzinnych, fundusz organizacyjny, świadczenia wychowawcze i inne programy, które zostały wdrożone, no też jest to, to też do tego zleconych jest kwota ponad 5 milionów złotych. No niemniej jednak, drodzy Państwo, też oczywiście zaplanowane tutaj jakby dalej myślę, z sukcesem realizowane przez inwestycje, no też akurat w tym projekcie budżetu stanowią dość pokaźną część i gdzieś tam też pewnie w łącznym ujęciu no, zbliżają się do niektórych tych najbardziej, można powiedzieć, bieżących zadań, którymi się zajmujemy. Tu oczywiście mam na myśli chociażby dokończenie oczywiście tej części inwestycji, czy tych części inwestycji, które są w trakcie, związane oczywiście z rozbudową oczyszczalni ścieków, czyli ta część, która jest do 400, czyli jakby jeszcze ten drugi etap dotyczący spięcia, jakby budowy tej sieci wodociągowej i spięcia wodociągu tutaj na Zadzimiu, czy wodociągu z wodociągiem Wierzchy, tutaj w obrębie Kazimierzewa, to jest wydatek inwestycyjny w wysokości 91 096 zł. Który oczywiście zostanie w jakiejś części pokryty tym dotacją z Urzędu Marszałkowskiego oraz ta pozostała część w dziale 900 dotyczące oczyszczalni ścieków. Tam mamy kwotę, to pozostałą część kwoty tutaj dla wykonawcy, czyli 1 807 965 zł, jako ten drugi etap przedsięwzięcia dotyczący rozbudowy oczyszczalni ścieków. No dział też w sumie bardzo bliski, dział 921, czyli Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Tutaj w tym dziale oczywiście mieści się no, też to pokaźne zadanie, które też będziemy chcieli niedługo rozpoczynać. Jesteśmy na etapie już skompletowania dokumentacji całkowitej dotyczącej tej rewaloryzacji tutaj parku zabytkowego w Zadzimiu. Mamy już również uzyskane wszelkie pozwolenia, wszelkie opinie. Zarówno i opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenie na prowadzenie robót, jak również pozwolenie na budowę prawomocne. Cała ta dokumentacja, ta już techniczna, techniczno-budowlana została w ubiegłym tygodniu złożona w Wojewódzkim Funduszu w Łodzi i w tym momencie czekamy po prostu na podpisanie właściwej umowy o dofinansowanie, które no, zgodnie z założeniami, z
biskupem informującym, gdzieś na początku sierpnia ma nastąpić do końca roku. I tutaj wartość tego zadania, jeśli chodzi o te wydatki majątkowe, w tym przypadku, zgodnie z różnym wnioskiem, zgodnie z projektem, szacujemy na poziomie 7 098 960 zł, czyli nie ma tyle, ile kosztuje nas, powiedzmy, czy będzie nas kosztować według założeń oświata w tym roku 2019. Oczywiście jest tu wiele innych pozycji, ale myślę, że tak szczegółowo nie będę tutaj się zagłębiał, czy każdy dział omawiał po kolei, bo to myślę, Państwo w swoich pytaniach będziecie o to prosić, to oczywiście postaramy się uszczegółowić. Nadmienię tylko, że tutaj też, no to co zawsze też istotne i gdzieś Państwa jest elementy zainteresowania, dział 600, czyli dział związany z, no kolokwialnie, z drogami, transport i łączność. Tutaj zapisaliśmy kwotę w wysokości 300 tysięcy złotych na ogólnie, tak, na przebudowę dróg gminnych, bez konkretnego jakby ukierunkowania, jaka to ma być droga, ponieważ akurat w tym momencie nie mieliśmy, tak, czyli nie mamy żadnego złożonego wniosku, gdzieś powiedzmy, który znalazł się, czy nawet gdzieś rankingowe, czy już gdzieś tam był na jakiejś ostatecznej, czy nawet były w fazie przygotowania, więc tak ogólnie zapisaliśmy tą kwotę 300 tysięcy złotych na przebudowę dróg gminnych, żeby też zabezpieczyć sobie, bo to wiadomo, oczywiście na wkład własny na realizację tych zadań. A to też tak jakby przygotowując się, bo na ten moment też wiemy, że jest przygotowywany. Ma rozpocząć się w tym roku między innymi też rządowy program na temat konkurencyjności, dostępności regionów, no mówiąc wprost, ten program dotyczący dróg lokalnych, czy Fundusz Dróg Samorządowych, różnie jest on nazywany. Wiemy, że są na ten moment przygotowywane założenia i różne kryteria oceny tego programu, nabory mają, czy konkursy mają być w pierwszej połowie roku, jednak na ten moment nie są jeszcze nam znane też te warunki, dlatego też jeszcze nie podjęliśmy decyzji żadnej odnośnie dróg, które chcielibyśmy dalej realizować, chociażby w roku 2019. Niemniej jednak oczywiście jakiś wkład własny zawsze musimy sobie zaplanować. No i oczywiście ta część dotycząca tych wszystkich wydatków bieżących, czyli bieżące remonty, utrzymanie wszystkich naszych dróg, jak również dróg wewnętrznych, wszystkie znakowanie dróg, tych elementów takich miejsc publicznych, jeśli chodzi o drogi, utrzymanie bezpieczeństwa w postaci wykaszania i tak dalej, to oczywiście jak każdego roku. Tutaj w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, to również chciałbym zasygnalizować. Kwota tutaj zaplanowałem też zgodnie z prośbą i wystąpieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Podnewicach. To pismo wpłynęło na nas we wrześniu. Wiem, że jest skierowane do wszystkich gmin tutaj w naszym powiecie z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych przeznaczonych na zakup lekkiego samochodu operacyjnego. Tutaj rozmowę z komendantem powiatowym, ponieważ ten, powiedzmy, czas eksploatacji, czas użytkowania pojazdu tego operacyjnego, którym komendant dysponuje w tym momencie, powiedzmy, dobiega końca i gdzieś tam oczywiście jakieś pewne środki komendant powiatowy otrzymuje z ramienia komendanta wojewódzkiego, ale pozostałą, że tak powiem, część składanki do zakupu samochodu również musi poszukiwać we własnym zakresie, bądź planować, jeżeli chce takie zadanie zrealizować, to tak planować sobie te wydatki, aby móc na środki pozyskać na całość zakupu takiego pojazdu. Z tego, co jest mi wiadome, takie pismo i taka prośba została skierowana do wszystkich gmin tutaj naszego powiatu. Ja pozwoliłem sobie tutaj tą pozycję również zaproponować, aby do projektu budżetu wpisać. No myślę, że Państwa też tutaj ta współpraca z komendą ogólnie, zresztą z Państwa Straży Pożarną, czy to na tym poziomie powiatowym, czy na tym poziomie wojewódzkim, czy nawet na tym poziomie oczywiście pewnie głównym i krajowym, no myślę, że jest na tyle satysfakcjonująca. Nadto mamy na tyle chyba powody do zadowolenia i są tego efekty, są bardzo namacalne i widoczne, a pewnie niektóre będą jeszcze dopiero w najbliższych dniach, że tutaj również ta współpraca przebiega tak pozytywnie, że my, jeśli możemy, to tą jakąś też kwotą symboliczną, myślę, możemy również wesprzeć te działania tutaj komendanta powiatowego, które na pewno też oczywiście nie wytyka o tych kwestiach już finansowych wsparcia, bo tu oczywiście jest ta kwestia
środków tak naprawdę oczywiście kierowanych też do jednostek z naszego terenu, które są w krajowym systemie ratowniczym gaśniczym, ale te inne oczywiście jednostki spoza systemu w ostatnich dwóch latach też korzystają oczywiście środków, teraz są to środki na ochronę osobistą, ale są też środki tak zwane remontowe, gdzie jednostki też korzystają i zawsze też jako gmina tutaj na pewno też z korzyścią jakąś pozostajemy w tym działaniu, więc myślę, że też na pewno te środki niejako przekazane powiedzmy tutaj na wsparcie dla komendy powiatowej, tak dziękuję, zaowocują, a tak naprawdę posłużą też na wszystkich, naszym wszystkim mieszkańcom, bo oczywiście ta dbanie o ochronę przeciwpożarową, nie tylko, ale i szerokie bezpieczeństwo, wiemy, że obecnie na straż pożarną jest celowane 90% wszystkich takich działań i akcji ratowniczych w terenie, zaczynając oczywiście od tych pożarów, tak, ale wypadki komunikacyjne poprzez wszystkie, nie wiem, pszczoły, osy i czerszenie, jak również bociany w kominach i tak dalej, no te wszystkie zadania są realizowane przez Straż Pożarną. Więc ta propozycja również została w projekcie budżetu ujęta. Drodzy Państwo, i myślę, że to tak pewnie z grubsza większość, tak, większość tych informacji, które chciałem Państwu przedstawić, omawiając całościowy układ projektu budżetu na rok 2019. Oczywiście tym elementem nieodzownym do uchwały budżetowej, do projektu uchwały budżetowej jest projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej, czyli tego dokumentu, w którym jakby ujęte są nasze oczywiście prognozowane dochody, wydatki, jak również pozostałe inne kwoty, kwoty wydatków majątkowych, dochody majątkowe, zadania inwestycyjne, jak również poziom zadłużenia, wynik budżetu w poszczególnych latach, czyli prognozowana lata 2019-2029, bo wiem, że jeżeli nawet inwestycje wykraczają na poza jeden budżetowy, to też tak samo muszą być ujęte w tym wieloletniej prognozie, jak również oczywiście spłaty zobowiązań, czyli prognozy spłaty zobowiązań tych bądź to już podjętych, czy tych ewentualnie planowanych, w jaki sposób rozpoczętych w tym dokumencie jest ujęta. Tutaj to, co myślę dla Państwa najbardziej istotne, to na tej stronie siódmej, jeśli chodzi o załącznik, czyli o WBF, taka tabela z wieloma cyframi, z wieloma procentami, ale to ostatnie dwie kolumny, kolumna 9.7 i 9.7.1, czyli jakby informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań co do możliwości spłaty zobowiązań co do poziomu dochodów jest w tych wszystkich planowanych latach, czyli w okresie 2019-2029 jest oczywiście pozytywna i wszystkie wskaźniki są dodatnie, co jest też elementem niezbędnym i bardzo ważnym dla uzyskania pozytywnej opinii zarówno co do uchwały budżetowej, jak i wieloletniej prognozy przez organ nadzoru w postaci Izby Poprawnikowej. Drodzy Państwo, już tak podsumowując, jeszcze przepraszam, nie wspomniałem, że też oczywiście złożyliśmy też autopoprawkę. Do tego projektu budżetu nie złożyliśmy też autopoprawkę z dnia 27 listopada. Tutaj dotyczyło to kilku takich kwestii, czasami merytorycznie powiedzmy co do zapisu pewnego przydziału jakichś środków, ewentualnie tym Państwowy Bank Skarbnik, ponieważ to po prostu są takie niedociągnięcia powiedzmy bądź inne ujęcia pewnych przypisania pewnych środków czy jakieś tam skalowania poszczególnych wartości po prostu wychwyconych na tym etapie oceniania projektu budżetu przez Izbę Obrachunkową. W związku z tym 27 listopada złożyłem autopoprawkę do budżetu, więc za dzień kwoty te ogólne, tak, te wszystkie kwoty graniczne nie ulegają zmianie. Tutaj kwestie takie merytoryczne, zapisy techniczne, tak. To są takie sytuacje, oczywiście to też Państwu przedstawimy. I już tak podsumowując, drodzy Państwo, ja wziąłem sobie też dla porównania tutaj tak obrazowo, bo powiedzmy, no, zakończyła się, w akademii wypadku skończyła się jedna kadencja pracy w tym samorządzie. Ja też te 4 lata temu, 1 grudnia, obejmując moją funkcję, tutaj też zastając jakby projekt budżetu przygotowany przez oczywiście poprzednika, przez poprzednią Bank Skarbnik na rok 2015, który też wtedy był już na tym etapie, że oczywiście został tam złożony do opinii zarówno do Regionalnej Izby, jak i został przyznany radny, myślę, że wtedy uchwalę też jakoś chyba dopiero w styczniu, jeśli dobrze pamiętam. Myślę, że Państwo, że przez te 4 lata, które minęły, no dokonało się troszkę ewolucji, że tak powiem, a może rewolucji,
jeśli chodzi o, poziom finansów w gminie Zardziń. Ja tylko Państwu podam, że w tym prognoza, czy plan projektu budżetu na 2015 zakładał dochody gminy na poziomie 14 200 000. Obecnie, co Państwu wspomniałem na początku, oczywiście razem te dochody bieżące, jak i przychody mamy na poziomie niemal 29 milionów, czyli to jest ponad bardzo tyle niż te 4%, tak? To, co pewnie najbardziej interesuje wszystkich naszych mieszkańców, ale pewnie gdzieś tam jest i elementem oceny nas, to przez nie wiem, inne samorządy, przez sąsiadów, każdy z nich interesuje też tym, co dany samorząd osiąga. No jest to najbardziej widoczne, to oczywiście są też te wszystkie nakłady na zadania inwestycyjne i zadania majątkowe. I tak też dla porównania, drodzy Państwo, ja też króciutko tego się odniosłem też w naszym najnowszym, który się za chwilę ukaże, wydaniu naszej lokalnej tej gazetki, naszych wieści dla mieszkańców. I też takie małe porównanie, drodzy Państwo. Plan nakładów na zadania inwestycyjne na 2015 rok zakładał wartość 338 268 zł. Plan nakładów na zadania inwestycyjne w 2019 rok 9 313 021 zł. No myślę, że te różnice są widoczne i świadczy to o tym, że udało nam się wspólnie tutaj chyba dużo osiągnąć. Oczywiście to też wiele wyzwań jeszcze przed nami, aby pewnie sprawnie i z sukcesem przede wszystkim zrealizować te planowane część wynajmniej, które oczywiście planowane dla inwestycyjnych. Niemniej jednak ze swojej strony tutaj z dziennym całego zespołu uważamy, że tutaj jeżeli chodzi o realizację budżetu, stajemy na wysokości zadania i swoją rolę staramy się pełniać jak to. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? To bardzo proszę. Czy ktoś ma jakieś odnośnie wyjaśnień do pytania? Proszę bardzo. Panie Wójcie, no faktycznie bogaty ten załącznik numer 5 na nakładzie na zadania majątkowe inwestycyjne. Jednak jak każdy budżet w ciągu roku przechodzi różne zmiany, chcę się zapytać pana, no bo mamy tutaj 7 milionów 100 tysięcy na ten park, ale będzie to, rozumiem, rozbite w ciągu tego roku 19 na to zadanie na rok 19 i 20. Bo rozumiem, że wkład gminy to jest około 600 tysięcy w tym projekcie. Ale myślę, że tych środków z tych 600 tysięcy trochę gmina jeszcze sobie uwolni, jeśli te zadanie będzie realizowane w roku 20. Nie wiem, ilu na procentach, bo w oczyszczalnia też tak pół na pół gdzieś liczyć można liczyć była robiona. Takie pytanie, czy z tych 6 tysięcy jeszcze się uwolni coś na inne może inwestycje, czy na inne zadania, czy już miał pan jakieś pomysły? Na pewno pan wie, że to nie będzie to 7 milionów 100 tysięcy od razu, tak? Dziękuję. To ja może od razu odpowiedź, panie przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący. Powiem tak, zresztą ja nie wiem, czy o tym wspominałem na tej sesji, na której podejmowaliście Państwo zresztą uchwałę w sprawie jakiejś zaciągnięcia pożyczki, tak, w ramach tego zadania Miejskiego Funduszu, bo to, co od początku wspominałem, to dofinansowanie, bo tak to jest oczywiście nazywane przez Miejski Fundusz w ramach tego zadania, czyli w ramach tych 6,5 miliona, jest dofinansowanie w formie pożyczki dotacji, czyli przy całej wartości projektu, jak słusznie Pan zauważył, tam około 7 milionów 100 tysięcy, mamy 6,5 miliona tego dofinansowania, w tym tam jest chyba 4800 dotacji jakby bezwrotnej i ten w granicach 1600 tej pożyczki, która może podlegać jeszcze tym dodatkowym elementom. No czyli tak, gdzieś około powiedzmy tam 600 tysięcy jest tego wkładu własnego. Oczywiście w tym momencie trudno jest nam przewidzieć, jak to się potoczy, tak? No tutaj patrząc na ten zakres jakby czasowy i nawet pewnie taki techniczny co do wykonania. Ja o tym już wspominałem kilka razy, że tu oczywiście całe to zadanie związane z rewaloryzacją parku Zadzimion jest bardzo szerokie, bardzo przekrojowe. Tutaj w grę wchodzą oczywiście przebudowa całej zieleni, ale i cały układ pieszo-drogowy, montaż tak naprawdę od nowa całej instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, jak również tej instalacji wodnej, bo też będą kwestie oczywiście związane z nawadnianiem poszczególnych elementów, kwestią zasilania wodnego tego zasilania wodą tego układu wodnego. Jest tam kilka elementów małej architektury, która też jest powiązana z tymi kwestiami związanymi z gospodarowaniem wodą.
I są oczywiście tutaj nasadzenia, czyli to jest związane oczywiście z zieleniem, nasadzenia drzew, nasadzenia krzewów, ogrodzenie, czyli takie te prace, można powiedzieć, ściśle już budowlane. Są również małe elementy małej architektury, miejsca przestrzeni publicznej wydzielone, jakieś tam miejsca też takie dla, powiedzmy, rekreacyjne, więc jest tych elementów bardzo dużo, drodzy Państwo. My tak zakładając, tak, taki jakiś, powiedzmy, przestrzał czasowy, no tutaj jeżeli do końca roku ta umowa z Wojewódzkim Funduszem zostanie podpisana, oczywiście po podpisaniu umowy my możemy przystępować, ponieważ mamy jakby zagwarantowane finansowanie, możemy przystępować do realizacji postępowania przetargowego. Zakładamy, że ten okres zimowy będzie dobrym czasem właśnie na prowadzenie tych prac obecnie związanych z przetargiem, mówiąc kolokwialnie, czyli gdzieś ten styczeń, luty, do końca marca, no oczywiście chcielibyśmy te postępowania przeprowadzić, no i wyłonić wykonawcy. No tutaj patrząc też oczywiście na branżę, patrząc na rynek i to, co gdzieś tak się dzieje teraz ogólnie w terenie, wiemy jak sytuacja też wygląda, więc no oczywiście życzymy sobie jak najlepiej, ale myślę, że spokojnie, tym bardziej, że nie musimy się jakoś zbytnio śpieszyć, bo w sumie to już troszeczkę Pan sam o tym wspomniał, nie musimy się jakoś strasznie też może napinać przy tych procedurach przetargowych, przy panie wykonawcy, ponieważ program faktycznie zezwala, tutaj ten program, jeśli chodzi o przewodniczącego Pełnego Wysokiego, zezwala na realizację i wydatkowanie środków do końca 2020 roku, czyli nie tylko w tym roku 19, ale w 20. Czyli tak naprawdę mamy dwa lata, przez dwa lata możemy to zadanie zrealizować, wykonać i rozliczyć. Stąd tu oczywiście, ponieważ jeszcze w tym momencie jakby nie mam podpisanej umowy, bo dopiero podpisanie umowy tutaj z dotującym, czyli z funduszem, będziemy mogli też wnioskować o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, czyli inaczej właśnie spróbować rozbić sobie te kwestie, na przykład tak jak w przypadku oczyszczalni, założyć, że te prace wybiegną nam poza rok 2019, a myślę, że tak faktycznie może być. No bo jeśli nawet do końca tego pewnie lutego, może marca, wolnilibyśmy wykonawcę, oczywiście jakiś tam czas na ewentualne odwołania, podpisanie terminu z ofertą, podpisanie umowy, potem jeszcze stosowne inne dokumenty, czy jakieś pozwolenia przed rozpoczęciem prac, no można założyć, że pewnie jeżeli wszystko poszło do naszej myśli, to prace rozpoczną się no, w tej pierwszej połowie roku, tak, ale pewnie raczej w drugim kwartale, tak, najdalej, czy może jakiś maj, może czerwiec, no kwiecień, kto wie. Rozpoczęły się prace budowlane, więc przy tak szerokiej skali, przy tak dużym zakresie można przyjąć, że one ciężko będzie, prawda? Aby tutaj, tym bardziej, że też musimy wziąć pod uwagę poszczególne pory roku i różnorakość tych prac, że nie wszystkie prace da się wykonać w danym sezonie, tak, dziękuję. Bo powiedzmy, jeśli nie chodzi o jakieś tam nasadzenia czy zakładanie, nie wiem, trawników, no to też oczywiście w ramach zasilnościom też specjaliści się tym się znają. Jeszcze mam do jednej dokumentacji, że trzeba to zrobić we właściwym momencie, właściwej porze, aby tutaj nie stracić na efekcie, żeby wyglądało to prawidłowo. Więc zakładamy tak wstępnie, że może faktycznie, panie radny, jak pan zauważył, można to też wybiec poza ten rok 2019. Wtedy oczywiście nie cała jakby zarówno po naszej stronie, tak, czyli wkład do tego zadania, niekoniecznie będzie potrzebny w całej wysokości w roku 2019. Aczkolwiek, tak jak mówię, do czasu podpisania już faktycznej umowy z funduszem i ewentualnych złożenia zmian do harmonogramu, no musieliśmy ująć całą tą jakby kwotę, bo dopiero wtedy po podpisaniu umowy możemy sobie ewentualnie regulować, że widzimy na przykład to wykonanie zadania w troszeczkę innym przestrzale czasowym, a tak jak wspomniałem, regulamin tego programu na to zezwala. Czy w związku z tym, jeśli powiedzmy tutaj inny układ byłby, tak, na przykład, nie wiem, w roku 2019 powiedzmy szacowalibyśmy, że wartość wykonanych prac na przykład będzie docelować na kwotę, nie wiem, 4 milionów, 4,5 gdzieś tam, tak, czy nawet 5, no to oczywiście ten nasz wkład własny też pewnie się zminimalizuje, czy wkład w postaci tam pożyczki też by się oczywiście gdzieś tam zmniejszył i te część środków nie zaplanowana mogłaby celować na co innego. Na ten moment trudno jest mi powiedzieć. Trudno jest powiedzieć, czy na jakieś inne zadania, myślę, że na pewno potrzeb nie brakuje, więc to zawsze znajdziemy jakiś dział, który z otwartymi ramionami przyjmie te środki, a trzeba mieć też na względzie i takie też inne bieżące sprawy, też bieżące gospodarowanie, ja chociażby tylko nadmienię, ponieważ też w tym tygodniu będziemy mieli trzecie już rozstrzygnięcie i otwarcie ofert, jeżeli chodzi o postępowanie na odbiór odpadów komunalnych, o którym, jak też wspomniałem ostatnio, kiedy na Radzie Sołtysów,
po dwóch przetargach, no niestety ceny znowu idą w górę i to dosyć, dosyć dużo. W tym drugim postępowaniu, no tam w porównaniu do roku bieżącego brakuje nam około 200 tysięcy złotych. Pierwsze postępowanie to było tam 260. Teraz mieliśmy dwie oferty i przy tej niższej ofercie to różnica była około 200 tysięcy złotych co do planu, jaki mamy na ten i umowy podpisanej na ten rok. Zobaczymy, co będzie po trzecim postępowaniu. Ale nie sądzę, żeby się udało zejść do tego poziomu, który był na rok bieżący, więc na pewno będziemy musieli poszukiwać pewnie z czego za chwilę gdzieś wsiąść i dołożyć, chociażby tylko do zadania związanego z gospodarowaniem odpadami, wytrzymaniem czystości i porządku. A to też nie jest problem tylko nasz, bo ja też gdzieś nawet na spotkaniu też akurat na innym forum powiecie ze wszystkimi gospodarzami, no to też wszyscy o tym mówili, że ten problem jest wszędzie. Niestety ceny idą w górę i każdy tu poszukuje jak najlepszych rozwiązań. Więc myślę, że na pewno gdzieś, jeżeli oczywiście jakieś środki tutaj zostały w jakiś sposób uwolnione przez niecałość organizacji zadania, na pewno gdzieś panie radny myślę, że spokojnie za okiem w innym działu, który tego trzeba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Mam takie krótkie zapytanie, które składamy wnioski do budżetu na 2015 rok, czy tam pojawiły te wnioski, które tam się zakwalifikowały na ten egzamin tego budżetu, to było składane przez sądy przez radnych. Powiem tak, pani radna, ja nie pamiętam w tym momencie dokładnie, tak, jeśli chodzi o szczególne, o konkretne wnioski bez dla wszystkich, czy wszystkich sołtysów, czy poszczególnych sołtysów, które dotyczyły. Niemniej jednak w znamiennej części z reguły to jest, wiadomo, są pisane tak ogólnie, także zwracam się z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu na przyszły rok, to nie wiem, to i tamto, gdzie większość zadań, to tak naprawdę my gdzieś też traktujemy, są właściwie realizowane jak zadania bieżące, tak? Bo to dotyczące bieżącego utrzymania dróg, bądź jakieś tam, nie wiem, uzupełnienia oznakowania, przycinania jakichś tam zakrzaczeń, nie wiem, montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego, jakieś tam regulacje, powiedzmy, nie wiem, przebiegu jakichś tam granic administracyjnych, na przykład dróg, pasów drogowych, uzupełnienia nawierzchni, czy poprawa tam jakiegoś standardu. Więc większość tych zadań mieści się tak naprawdę w tych zadaniach bieżących, więc one to nie są tu ujęte, tak? Są ujęte, wiadomo, nie są przypisane, że akurat, powiedzmy to nie wiem, tam uzupełnianie masy gdzieś tam w tym rejonie to jest związane z wnioskiem, powiedzmy, danego na przykład tam sołtysa. Oczywiście one są w ramach katalogu tych wszystkich zadań jakby własnych i tych środków bieżących, przepraszam, środków bieżących, które wykonujemy, więc na pewno większość tych zadań, ale z reguły te wnioski są gdzieś tam bardzo podobnie oscylują, więc w większości myślę, że one będą w ramach zadań bieżących. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Jeszcze może panie wójcie o drogach trochę, bo dużo się mówi o tych nowych programach. Premier, że 80% może być dofinansowanie, czy coś wiadomo już na temat tych naborów? No bo schetynówki to chyba normalnie tam około 50%, czy drogi najazdowe to 50%, jak to bywało? Czy coś się zmieniło? Czy są jakieś nowe wieści? Może pan coś powiedzieć na ten temat? Panie przewodniczący, panie radny, odnośnie działu, czyli transport wyłączny, wydatki na drogi. No tak, jeśli chodzi o ten program przebudowy, znaczy program przebudowy gminnej, powiatowej, infrastruktury drogowej, tak, tak zwane schedynówki, no to zasady są sztywne, 50 na 50. Ten napór był wprowadzony też w tym roku, tak jak ostatni w sumie, czyli w latach 2016-2019. Myśmy nie składali wniosku, ponieważ też nie mieliśmy akurat jakby dokumentacji przygotowanej, żadnej, którą moglibyśmy akurat do tego programu, naszym zdaniem, złożyć, znaczy, może inaczej, no, dokumentację oczywiście jakoś mamy, bo chociażby dokumentację na drogę Marcinowy, którą no, w ubiegłym roku składaliśmy chociażby właśnie w ramach tego naboru na tak zwane to właśnie drogi do jednotów rolnych do Urzędu Marszałkowskiego, ale już wspominałem, tak, no, gdzie dostaliśmy tam około 5% dofinansowania, więc oczywiście no, to się rzeczy się tego zadania nie realizowali. Niemniej jednak parametry i standardy techniczne tej drogi no, nijak się nie wpisują do tego naboru, jeśli chodzi o schetynówki, bo tutaj to chociażby z tego programu realizujemy, tak, kończymy zadanie związane z przebudową drogi gminnej Madamce, które teraz są na ukończeniu.
będzie tak, jak nieraz już Państwo sugerowaliśmy, tam te wymogi techniczne, zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu, tam z 2002 roku, ta droga najniższa, czyli droga gminna, kategorii D, szerokość jezdni, no to jest minimum 5 metrów, no tam, nie wiem, czy pas drogowy, to znaczy, nie wiem, a te 5 metrów może mieć, może nie mieć, tak, ale jeżeli tutaj jezdnia jest, powiedzmy, gdzieś tam 4 metry zaplanowana, bo inna się po prostu nie zmieści, no to siłą rzeczy może być takie wniosku składane, bo odrzucony formalny jest to po prostu odrzucony, więc tutaj do schedynów, gdzieś żadnego wniosku nie składali, tym bardziej, że właśnie tutaj dofinansowanie jest szczytne 50 na 50. Ten program, ten duży, ja o tym też wcześniej mówiłem, tak, który jest zawalany, różnie zwany, czy to jest tam fundusz dróg samorządowych, czy przebudowy dróg lokalnych. No i z informacji, które posiadam, jest w fazie jakichś przygotowań, mają być niedługo znane, czy, bo to też oczywiście jakaś ta koperta krajowa będzie podzielona na koperty wojewódzkie, to oczywiście są środki z budżetu państwa, czyli będą cedowane, administrowane poprzez budżety poszczególnych wojewodów. Mają być koperty bodajże w styczniu chyba przyznane, koperty finansowe, w jakiej wysokości będą to alokacje. Co do kryteriów oceny, oczywiście na to jest ustawa. Tak, no, jest ustawa jakaś tam z któregoś listopada, podpisana w bierze przez prezydenta, na wchodzi w życie 1 stycznia, ale na pewno będzie takie jeszcze szczegółowe rozporządzenie. No i te kwestie oczywiście oceny wniosków, jakby już tutaj opisane merytoryczne i formalne, to gdzieś pozostanie w znacznej mierze w kompetencji wojewodów, to też bynajmniej ma być dopiero ustalane i przygotowane. Mają też się taki głos, żeśmy usłyszeli, mają się odbywać też ewentualne spotkania z samorządami, żeby też ten jakby głos oddolny zebrać i odnośnie tych kryteriów oceny ewentualnie uwzględnić. Zobaczymy, jak to będzie, na ten moment jeszcze nic nie wiemy. To, co wynika chociażby z ustawy, czyli właśnie ten poziom wsparcia, który ma być nawet do 80%, czyli na pewno dużo bardziej korzystny. Myśmy właśnie w takim poziomie dofinansowania skorzystali z tego programu podobnego, tego dodatkowego naboru, który był w tym roku bieżącym, właśnie odnośnie przebudowy drogi na Adamce, gdzie jakby co do wartości zadania uzyskaliśmy 80% dofinansowania, więc naprawdę bardzo korzystny. Tak? I myślę, że chętnych będzie dużo, bo pewnie do takiego programu każdy będzie chciał startować. Większych szczegółów na ten moment nie znamy. No nas też bardzo interesują oczywiście właśnie te kwestie i te kryteria techniczne. Czy zostanie tutaj jakieś odstępstwo zrobione, czy no, pewnie nie wiem, musiałoby, no może rozporządzenie zostać wydane odnośnie tych warunków technicznych co do budowy dróg, tych właśnie powiedzmy gminnych, powiatowych. Czy tutaj będzie jakieś troszeczkę złagodzenia może tych zapisów, ponieważ no, czasami jest problem taki, a my się trochę odczuwamy, że niestety w pewnych wielu przypadkach po prostu ograniczają nas szerokości pasa drogowego. Nie mówię o kwestiach własności nawet tych dróg, o kwestii tytułów prawnych do tych powiedzmy niektórych arterii, które są obecne w naszym zarządzie czy badaniu, ale też i kwestia właśnie szerokości pasów drogowych, no bo jeżeli pas drogowy właśnie mamy gdzieś tam 5 metrów, 6, 7, a czasami mamy 4, no to siłą rzeczy nawet nie możemy wstrzelić się tutaj w taki program, gdzie te rygory z tego rozporządzenia starego obowiązują i sama szerokość jest 5 metrów. Tu oczywiście jakieś pobocza, odwodnienie, no to jest wtedy problem, ale oczywiście no, czujnym okiem, czujną ręką ten temat pilotujemy i staramy się obserwować, bo też kwestia przygotowania, jeżeli nawet, nie wiem, konkurs był ogłoszony gdzieś tam w kwiecień, maj, no to oczywiście kwestia pisania dokumentacji, tak, na taką drogę jedną, drugą czy inną, a tutaj też czasami te kwestie no, wymagają troszeczkę czasu, pewnych uzgodnień, więc też tutaj myślę, że czujnym okiem staramy się temu przyglądać, żeby też wykorzystać okazję, jeśli taka pojawi. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli można, panie wójcie, jeszcze mam tylko jedno pytanie. Poprzedni radny naszego terenu, radny Dominiak, mówił nam, że będzie dokończenie drogi w Chłodawkach. Z tego względu mam takie właśnie pytanie, bo 18 rok przeszedł, miał być robiony w 18, nie zrobiony. Przychodzi rok 19, też tam nigdy się nie doczytałem. Wiemy, że nie ma dużej sumy na drogi, powiedział, że będzie zrobiony chodnik w Chłodawkach. Nie wiem, tak, jaka droga jest, taka jest, każdy widzi. Jest kilka gospodarstw, w których w chwili obecnej naprawdę przyjdzie śnieg czy jakieś minimalne obledzenie, nie można wyjechać z podwórka.
Było uzgadniane, mówiliśmy poprzednikowi, który miał te drogi robić, że będą zjazdy, wyjazdy robione z podwórem. Do dnia dzisiejszego tego nie ma. No i nie wiem, czy to coś będzie to realizowane, bo nie mówicie się, nie, bo żeśmy się pytali kilkakrotnie poprzedniego radnego. Wszystko będzie załatwione, wszystko załatwione. No i na dzień dzisiejszy tak wygląda sytuacja, wygląda. No, dziękuję. Dziękuję. Powiem tak, panie przewodniczący, no trudno mi tutaj brać jakąś odpowiedzialność za słowa no, chyba się każdego radnego, tak? Który gdzieś tam bliżej takie kwestie tam gdzieś Państwu podawał, tak? Że coś się wyrywane. Miałem jakiś w planie, powiedzmy tak, czy to na ten rok, czy na poprzedni, czy w planie nic takiego nie było, więc to mogły tylko być jakieś, może w innym celu, takie zapewnienia, że przez pana radnego gdzieś tam wypuszczane w teren. Co do drogi w Chodakach, to wiemy, że ona przecież ta nawierzchnia w sumie, tak? Ona została, no to niedawno właściwie jest, tak? Bo to chyba było w 2014 roku, mi się wydaje. W 2014 roku, więc nawet nie minęło 5 lat pewnie, chyba nie wiem, też jakieś trwałość projektu, panie kierowniku, bo to też było jakieś środków pewnie z dotacji Urzędu Wojewódzkiego chyba, tak? Czy z tych powodziówek, tak? Bo tam gdzieś tam jakieś dodatkowo, bo chyba w jakichś rozliczeniach, tak? Po 2-3 latach gdzieś tam jakieś pieniądze się odnalazły. Ja wiem, bo znam temat, bo to wie, często też i konsultys, prawda, ja gdzieś tam tą kwestię mi się zapytywał, bo no wiem, ktoś gdzieś tam wcześniej obiecał, że przez Chodaki właśnie będzie przynajmniej, że będzie trzeba się chodnić, tak? I że będzie chodnik coś takiego, co jakby wykonać mieli wolnie w tym roku, że będzie chodnik i tak dalej. No ja też już niejednokrotnie już po prostu sobie odpowiadałem, że no nie do mnie to pytanie, bo to nie ten wójt to obiecał i nie ja o tym nigdy mówiłem, więc to nie raczej nie ta kwestia związana do mnie. Wiemy właśnie, że w 2014 roku tam z jakiegoś przydziału dodatkowego środków udało się tam, no nawierzchnię samą, czyli tą warstwę jezdną poprawić, zmodernizować, została po prostu położona nakładka, ale bez jakichś dodatkowych elementów, no myślę, że głównie z przyczyn finansowych, bo to będą jakieś środki, jakieś ruiny, plus oczywiście gniazdo wsiadło użyć swojego, więc została wykonana tylko jest zmiana, ale już o tych dodatkowych elementach, czyli ten chodnik, tak, czy koniec zjazdów, nikt pewnie już tego wtedy nie brał pod uwagę. No w tym przypadku nawet nie minęło pewnie jeszcze, na pewno nie minęło nawet jeszcze 5 lat, czyli nie taka, jak to się mówi, trwałość projektu związana z realizacją tamtego zadania, czyli tak jak w każdym przypadku tam, gdzie jest udział środków zewnętrznych, obojętnie, czy są środki jakieś tam wspólnotowe, czy to są środki krajowe, tak ona trwałość projektu gdzieś tam obowiązuje, czyli że przez ten okres ta dana inwestycja, ta dana realizacja musi być utrzymana w tym zakresie i stanie, w jakim została wykonana. Więc tu oczywiście my nawet do tej pory nie mogliśmy planować, tak, żeby coś tam zmieniać, bo było to niedotrzymaniem warunków poprzedniej umowy, tak, poprzedniej umowy co do realizacji tamtego zadania, więc trudno też powiedzieć, skąd akurat może u pana źródłego radnego Dominika takie jakieś ewentualne wypowiedzi, tak, czy jakieś zmiany. Nawet do tych zapowiedzi, czy tych jakichś obietnic nie usłyszał tutaj ode mnie, ani myślę tutaj od moich pracowników, bo tego żeśmy pewnie nie mogli mówić z przyczyn formalnych, tak, co do, jak na ten moment, tak, oczywiście ten moment, no, przyjrzymy do, nie wiem, musielibyśmy tę umowę nie znaleźć, nie wiem, nie, jaki tam był okres trwałości projektu, czy to był 5 lat, czy 6, ale myślę, że co najmniej, jeżeli 5 lat, to co najmniej 6 rok, tak, po 2019, gdzie jest jakby ta trwało związana z realizacją tamtego przedsięwzięcia. Dziękuję. Dlaczego ja się spytałem? Dlatego się spytałem, bo na początku ta droga miała być robiona, miał być odprowadzenie wody, miał być ruch zrobiony, miał przekop być zrobiony, pod drogą zrobiony, no i do dnia dzisiejszego tego nie ma. No nie wiem, czy to była taka umowa, czy nie była. Wszystko będzie. My od samego początku żeśmy się nie zgadzali na tą drogę. Dlaczego nie robili od Iwoni Chodaki na końcu zrobić? Przyjechali do tej samej nawierzchni, nam nalali i w chwili obecnej wziąć od poziomu, by się zrównać drogą. Ja jestem teraz ciekaw, czy obojętnie co będzie, jak ten sąsiad mój, co się teraz buduje, jak on będzie wyjeżdżał na tą jezdnię ze swojego podwórka. To jest tak, jezdnia po prostu podnopiszczona o jakieś 20-30 cm, co powinna być obniżona, jest cała droga, jest podwyższona. Powiem tak szczerze, są ludzie zadowoleni, bo jest to. To jest jedna sprawa. Druga sprawa wygląda następująco. Nie wiem, są znaki ograniczające. Jak chcą, tak jadą. 100-150 to nie ma. To jest jedna sprawa. A druga kwestia, no kochani, no, jeśli coś się
inwestuje. Tam masz miło jechać, zobaczyć drogi odwodnione. Tutaj nie ma woda tu i tak dalej. Tak. Nie wiem, kto to projektował, kto to odbierał później, jak to w planie było. Dziękuję. Dziękuję. No tak jak wspomniałem, panie przewodniczący, no te pytania pewnie myślę wspólnie, tak? Możemy zadawać pewnie do na pewno mojego poprzednika pewnie tak i no bo to pewnie gdzieś to raczej to były te osoby decyzyjne, które podejmowały decyzje w tym zakresie i no i pewnie ewentualnie nie wiem, może, no może radny akurat z tego terenu może nie decydował, a powiedzmy gdzieś tam mógł wpływać, mógł jakieś informacje na ten temat pozyskiwać, tak żeby potem tą informację dzielić się z mieszkańcami, a to mówię, to raczej pewnie były decyzje no, poprzedniego zarządu tej gminy. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, jeżeli chodzi o ten dział 900 w wydatkach, każdego roku też wpisywałem kwestię dodatkowego oświetlenia w wieszach i ja rozumiem, że na ten moment nie ma takiej możliwości, bo to dotyczy budowy, bo to nie ma, na ten moment nie ma sieci, nie ma tam linii słupów i prosiłbym mieć tą kwestię na uwadze, gdyby w roku tym 19 budżetowym byłyby możliwe jakieś środki do uruchomienia, to bardzo bym prosił mieć też kwestię na uwadze, bo no, to jest odcinek, pan wójt na pewno wie, odcinek w kierunku cmentarza. To jest jedyna droga w tej miejscowości, która nie jest oświetlona, tak? To nie jest długi odcinek, myślę, że jakieś 200 metrów. Wiadomo, że to się wiąże z większymi już kosztami, bo to dotyczyło budowy. No ale miejmy nadzieję, że może będzie to możliwe. Dziękuję bardzo. Ja może króciutko, dobrze pan nazywa się uszczegółowo, o który odcinek chodzi. Powiem tak, panie radny, zresztą to też gdzieś część z państwa już miało okazję zaobserwować, czy to w ostatnim roku, czy jeszcze poprzednim. Gdzieś tam czasami często w ciągu roku pojawiają się jakieś dodatkowe możliwości. Zresztą my też na wielu płaszczyznach działamy odnośnie czy do modernizacji oświetlenia ulicznego, które w tym roku w Wierzchach też no myślę w znamiennej części było zrobione, tak? Bo już nie mówię oczywiście o samej przebudowie tego centrum Wierzchów i montażu powiedzmy całkowicie nowego oświetlenia, tak? Jeśli chodzi o ten cały skwerek, ale pewnie też ta linia tutaj od jakby skrzyżowania drogą wojewódzką w kierunku Piotrowa, prawda, też tam cała linia tam chyba około 10 obraz została wymieniona. Jest to jednolite, myślę, że właściwe też i na pewno też bardzo potrzebne o to, że oczywiście rusy duży. Więc też w tym roku akurat tam do Wierzchach myślę też nam udało się na jakieś modernizacje oświetlenia dokonać. Tutaj no to słusznie pan zauważył, że wiadomo, jeżeli to chodzi o kwestię jakby dobudowy, to my tą samą sytuację, co była na, powiedzmy sobie, na Kolonii Chodaki, na tutaj w tym roku w Zygrach, z Zygry Leszkowi, to pan radny Byczek już przy takiej głowie o co chodzi. Najgorzej gdzie... na słupu w ogóle, że nie ma, w ogóle nie ma linii. Nie ma ciągu słupu. Jest jeszcze dodatkowe, tak? Nie ma ciągu słupu. Problem, bo oczywiście chodzi w ogóle do budowa linii, bo cała procedura inwestycyjna, tak? Bo to można powiedzieć, że zadanie inwestycyjne, czyli cała dokumentacja, kwestie uzgodnienia zakładów energetycznych i tak dalej, a tu jeśli jeszcze jest w ogóle sytuacja taka, że tak, jeżeli brakuje w ogóle konstrukcji, na których możemy podwiesić te nasze urządzenia, to już jest w ogóle dodatkowo jeszcze taki sytuacja jakaś tam zaporowa. No i nie jednak mówię, często jest tak gdzieś w ciągu roku, prawda, dokonujemy, bo też gdzieś tam powiedzmy, gdzie tak dokonujemy zakupu różnych nowych tych materiałów związanych z konserwacją, czy jakby z remontem oświetlenia ulicznego. Wiesz, są takie przykłady, że mieliśmy problem, to gdzieś tam jak gdzie widzimy, że jakieś środki też pozostają, to mówiliśmy, że też będziemy wykonać tam dobudowę właśnie na, to też sobie oczekiwano od kilkunastu lat, tak, na Zygrach, tak, na Kominie, gdzie wcześniej, no to już też jeszcze w zeszłym roku na tej Kolonii Chodaki, więc tak staramy się sukcesywnie gdzieś tam te kwestie uzupełniać. No myślę, że będziemy mieć też na uwadze, prawda, żeby również o tych kwestiach pamiętać. Dziękuję. Ja jeszcze mam do pana wójta pytanie odnośnie tego nieszczęsnego przejazdu, no to wiemy, ale Szkominie, to wiemy, że tam to jest, nie jest tutaj na rzeczy gminy, bo to jest kolejowy, a dokładnie chodzi mi, czy byłaby możliwość w ogóle zrobienia tego dojazdu, poprawienia do tych dwóch gospodarstw, jeśli chodzi o ten wjazd od drugiej strony, oni mają teraz dojazd, tak, czy tam
no są tam jednak naciski z jego strony, żeby to czy tam poprawić, czy jakoś tą ten dojazd tam zrobić, żeby on był to biznesmen także. To tak. Także no, potrzebuje tego dojazdu jakoś tam, by było można jakoś to. Powiem tak, panie radny, tutaj właśnie w kwestii wyjazdu tych posesji, tam na tym właśnie Leszkominie się jestem jakby na sytuację lekko problemową, lekko patową z tym przejazdem przez wiadukt, przez most. My tutaj, no to już jeszcze w ubiegłym roku, tak, cała ta sytuacja w ogóle się pojawiła, myśmy już wtedy tą drogę właśnie dojazdowego od strony Zalesia całą wyczyścili, jeśli mogę się tak wyrazić, bo tam była też była tam pas drogowy jest dosyć szeroki, oczywiście jest taka droga wewnętrzna, a ona była pozarastana takimi krzakami, różnymi ala drzewkami i tak dalej. Więc tam też przez kilka ładnych dni nasza ekipa remontowa też tam wszystkie te zakrzaczenia, te zadrzewienia powiedzmy usunęła. Tam po części został też nawieziony po prostu jakiś materiał, bo nie wiem, nie pamiętam ile, ale na tyle, na ile dysponujemy, prawda, czy to jakieś odpadne kwestie żużlu ze szkoły, czy jakiś inny materiał, to oczywiście też tam był nawożony w tych najbardziej newralgiczne miejsca, tak żeby można było tam dojechać do tych posesji właśnie tam od tego Zalesia. I my czekaj, pamiętamy o tym, tak? No bo wiemy właśnie, że tu jest ta sytuacja problemowa z tym przejazdem i o tym pamiętamy i na tyle, na ile dysponujemy jakimś materiałem, a czasami jak coś się da ekstra pozyskać, to tam staramy się nawozić. No, wiemy, że to jest też takie... Sytuacja jest na tyle troszkę jakby prozaiczna, że są tam, jak pan zauważył, są tylko te dwa gospodarstwa, tak? A ten dojazd cały tam jest no, co najmniej kilometr, może więcej, tak? Tak naprawdę jest, tak, to jest takie właśnie też jakby potrzeba, oczywiście każdy mieszkaniec ma to prawo, aby do niego oczywiście ten dojazd był zakupiony i tak dalej, żeby też korzystał z tych dróg, czy to bardziej publicznych, czy tych dróg wewnętrznych. No niemniej jednak nie jest to jakieś skupisko większe, tylko system sesję, aczkolwiek staram się też o tym pamiętać i staram się w miarę tego, co posiadamy, materiałów też tam w różnych porach nawozić, czy ewentualnie w danych okresach roku też dysponujemy na terenie Równiarku na przykład, to przecież też tam sprzęt był cedowany w ten teren, żeby też poprawić jakieś te warunki jezdne na tym odcinku, także na pewno nie zapominamy o tym panu, jak i jego sąsiedzi, bo nie tylko o nim, ale żeby ten dojazd im tam usprawnić. Tak jak mówię, są też ten cały pas taki szeroki tych zakrzaczeń, takich ala zadrzewień został usunięty. My teraz jest nam łatwiej, bo ta roślina jest mniejsza, więc też tam zawsze ekipa ekocje teren zawsze też jest obkaszana, jest prace są tam porządkowe jakby prowadzone, żeby ten dojazd był zachowany. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panie Lewandowski. Panie Wójcie, ja chciałam jeszcze zapytać odnośnie tego chodnika, bo to jest droga powiatowa tutaj i no powiedzmy to już się ciągnie też jakiś czas, teraz już jest nowa władza, nowe wszystko, nie wiem czy to jakieś, nie wiadomo, jakieś plany odnośnie tego, że można by to zrobić. Ten chodnik, czy przy współpracy, czy odnośnie, no powiedzmy, powiat, nie wiem, czy można by to jakoś poruszyć, bo to też tu jest praktycznie no, niedaleko gminy i to jest najgorszy chodnik praktycznie w całym Zadzimiu, nie? I widzę, że teraz też już tam się te płyty obrywają, po wygradzane, to takie praktycznie, to jest taka nasza wizytówka też tutaj, nie? I po prostu... Gdyby to była możliwość, żeby nawiązać jakąś tam współpracę z powiatem, żeby to jakoś tam w miarę wyglądało. To też by fajnie było, nie? Może by to jakiś pomysł też. Jeśli mogę, panie przewodniczący, szanowna pani radna. Powiem tak, w tym kontekście myślę, że oczywiście takie tematy dotyczące jakichś tych wspólnych realizacji prac, no mam nadzieję, że teraz już będzie nawet łatwiej niż w tej kadencji, która się zakończyła, jeżeli chodzi o jakieś to wspólne relacje zadań. Na pewno chęć i wola współpracy jest, bo ja to, co wspomniałem wcześniej, dążyłem tak, żeby przyjechać, ponieważ też mieliśmy pierwsze takie spotkanie wspólne wszystkich gospodarzy gmin i miast na naszym terenie, właśnie z powiecie, z nowymi władzami powiatu. Takie intencyjne, ale właśnie oczywiście ogólnie, jak na razie poruszaliśmy wszystkie te kwestie związane no, z tymi tematami, które najbardziej nas łączą i to trwale łączą, czyli powiedzmy drogi gdzieś przebiegające po naszych terenach i nie tylko i nasze drogi gminne, ale i powiatowe. To te tematy oczywiście, które gdzieś na pewno każdego najbardziej interesują i gdzie się ewentualne te wydatki no, też
czyli cenowanie środków każdego interesuje, również wszystkie inne aspekty dotyczące, nie wiem, kwestii promocyjnych, kwestii również innych, jakichś kulturalnych zostały tam poruszone. Powiem tak, na ten moment myślę, że też, bo tutaj też nowy zarząd też oczywiście musi też się dobrze zapoznać z tym powiedzmy stanem, jaki jest zastany. Myślę, że mają na ten moment trochę większe problemy niż pewnie już jakieś szczegóły, żeśmy też dziś nie rozmawiali, bo mają trochę większe problemy chociażby takie, że nie mają zapewnionego zimowego utrzymania dróg. No a widzimy, co jest za oknem, bo jednak ktoś o to nie zadbał skutecznie wcześniej, więc tutaj na tych pracach bynajmniej, na tych kwestiach się na pewno skupiają w pierwszej chwili, ale myślę, że sukcesywnie, no to ten temat będzie na pewno do rozstrzygnięcia, tak? Bo też ja się też poruszyłem tą kwestię, no co mnie najbardziej też interesowało, bo w przypadku oczywiście tutaj mnie rzadziej, też będzie jakaś kwestia no, jakiejś dalszej realizacji, czy myślę dokończenia, no bo też mamy tą wspólną, wspólną jakby realizację tutaj też tego chodnika w Małyniu, gdzie też jakby no, powiat zgodnie z porozumieniem, no ten owszem, zapewnił materiał i tak dalej, ale też tam no miało też trochę inaczej wyglądać, miało być więcej osób do pomocy, a tych osób no chwilami było, ale potem praktycznie nie było i my też tylko praktycznie własnymi siłami, własnymi ludźmi, których na tym nie miałem, no to wiem, że Aura to nie zezwala. Te prace też nie udało się skończyć, mimo zapowiedzi niektórych osób, że to tam 3 tygodnie potrwa i będzie po sprawie. No i niestety się pomyliły te osoby, a my teraz też Aura nie pozwala, żeby to dokończyć, więc między innymi ten temat też poruszyłem, bo tam towar jest sporo, tak powiem, można było go przebieć, może zadziwia i można było tu prędzej dokończyć, ale też raczej już gdzieś po nowym roku, tak, do tych rozmów wrócimy, bo tak jak mówię, no w chwili obecnej też zarząd też musi się uporać z tymi innymi, bardziej neurologicznymi problemami i też gdzieś tam, a na pewno też dopią by mnie zadziwił, bo o tym też wspominali, że powiedzmy, że też oczywiście no, gdzieś tam zapoznają się z tym, czym obecnie administrują i na pewno też dotrą by mnie zadziwił, żeby też pewnie te jakieś tam największe jakieś nasze powiedzmy, potrzeby, czy bolączki, czy problemy też poruszyć. Między innymi też udało się dzisiaj też poruszyć tę kwestię chociażby tego przejścia, prawda, to też Pani o tym nie wspominała tutaj, przejścia przy szkole za Zadzimiu, żeby w jakiś sposób bezpiecznie to rozwiązać i już jest jakiś tam pomysł, być może złożymy wspólny wniosek już niedługo. Także jakieś tam drobnostki powiedzmy, które są możliwe czasowo teraz do wykonania, to powiedzmy już podejmujemy, a myślę też wszystkie jakieś inne zadania w ramach szeroko rozumianej współpracy, myślę, że też da się osiągnąć, ale nie wiem, no, trzeba chwilkę jeszcze poczekać, żeby te tematy też można było rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję. Radny Duczek. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, chciałem się dowiedzieć, jak tam sprawa wygląda, bo dołożenie tej lampy oświetlenia pojawiły się na Maksymilianowie do Grady. Bo tam Lewandowski coś tam mówił, że w tym roku jest taka możliwość, tak? Tutaj tak, panie radny, to jest chyba jeden przewód. Tak, ja sytuację znam dokładnie, powiem tak, ja rozmawiałem też i powiedzmy z wykonawcą, który mógłby to potencjalnie wykonać i powiem tak, no czekam na jakąś wycenę, tak? Ja ta wycena już tak idzie i jedzie już chyba miesiąc czas, może miesiąc dnia, ale 3 tygodnie. Powiem tak, wiemy, że jest końcówka roku, tak? Wszędzie wszystko jest tak napięte, wszystkie kalendarze, wszyscy wykonawcy mają po kilkanaście roku, bo czas goni. To będzie do dokończenia, to będzie do dokończenia, bo szczególnie, jeżeli to są jakieś zadania, nie wiem, gdzieś tam jeszcze albo współfinansowane, i wiadomo, że czas też biegnie i jakieś rozliczenia są też ważne, że to jest takie, nie wiem, środku nie stracić, bądź inaczej. Więc myślę też po prostu, a wiemy co się dzieje ogólnie, tak? Mówię ogólnie tej branży budowlanej, wiemy co teraz się dzieje, że wszyscy mają dosyć sporo pracy i sporo zajęć, więc myślę po prostu tylko z tych względów, jak gdzieś tam jeszcze po prostu pewnie tu wykonawca do nas jakby nie dotarł, ale mówił, że tak, to oczywiście chęci i wola do wykonania tego jest, tam, no miał więcej skalkulować te koszty, bo to chyba wspomniał, tak, jeśli chodzi o prawo oświetlenia, dysponujemy, tylko kwestia właśnie demontowania tam zgodnie, tak, i demontowania tego kawałka oświetlenia. No czekam po prostu na jakieś tak, odpowiedź z jego strony i myślę, że to też, co do samego wykonania, to jest tam nie kwestia 2-3 godzin, bo tak, jeżeli o to chodzi, no czekam na odpowiedź ze strony wykonawcy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w temacie? Chciałam zapytać, bo może bardziej do Pani skarbnik, bo tutaj w tym dziale 851 chodzi mi o te dotacje, tak, które będą udzielone w 2019 roku z budżetu gminy. I tam jest ta kwota 9 gminy, to jest dział ochrona zdrowia, to na co będzie przeznaczona ta kwota, skoro tutaj z tej akcji jest 70 wydań pozwoleń na sprzedaż dodatkową, czyli 51 tysięcy, bo to do tego działu, tak, to jest
dotacja 9 900 zł. Tutaj, jak to widziałam, planujemy dotację na, jak co roku, w tym roku może nie udało się, na wyjazd dzieci, na ferie najczęściej. To jeszcze mam zapytanie, jeszcze do tego, do 4 tysiące. No resztę to wiem, tylko 4 tysiące, chodzi mi w dziale 921, to będzie dotacja kultura i pana dziedzictwa narodowego. To na co będzie to dotacja, te 4 tysiące? Tutaj mogą ubiegać się o dotacje właśnie organizacje pozarządowe typu kulturalne, ale stowarzyszenia. Jest określony czas, że mogą ubiegać się do gminy. Problemy współpracy z organizacjami narodowymi. Ja myślę, że żeśmy wyczerpali dzisiaj odnośnie punktu czwartego. Jeszcze dodam, proszę Państwa, jeśli do projektu będzie wniesiona autopoprawka na sesję, gdzie będziemy ustalali budżet. Tu będziemy uwzględniali uwagi RIO. Teraz polegamy o wymaganiu pod RIO z Pierniewicem. Pan sobie życzy inny układ. Na przykład tutaj mamy pozycję wydatki na gospodarowanie związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w gminie. I teraz mieliśmy tylko paragraf 7, ustala się dochody i wydatki. Teraz pan sobie życzy załącznik. Czyli będzie załącznik dodatkowy numer 12. Poza tym, jakie jeszcze zmiany? Zakończyliśmy w tym roku budowę oczyszczalni. Wystawiliśmy fakturę na budowę oczyszczalni, ale wydatki nie zrealizowaliśmy w kwocie 18 tysięcy, więc będziemy musieli te wydatki przenieść na rok 2019. I zmniejszymy wtedy wydatki bieżące, zwiększymy wydatki inwestycyjne, ponieważ jest to projekt dwuletni, więc musi się w kwocie zamknąć odpowiedniej, wynikającej z umów. Poza tym zobaczymy, jak pan tutaj już mówił o przetargu na gospodarowanie tak śmieciami i z tego tytułu też mogą być zmienione wydatki. Tak. Dziękuję. Wobec powyższego do punktu czwartego musimy podjąć decyzję, czy wszyscy radni opinię pozytywną dajemy, czy negatywną. Kto jest za opinią pozytywną? Proszę o tym się. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego, przegłów i inwestycji gminnych, wizyta Komisji Terenu. Co tam mamy? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prawni, tutaj ustalając porządek dzisiejszej komisji, to wspólnie z Panem Przewodniczącym, bo właśnie ten temat jest przewodniczący Rady, ten temat sobie omówili. Tutaj taka też była tak troszeczkę też sugestia ze strony Pana Przewodniczącego Rady, ponieważ wiem, że część z Państwa po raz pierwszy swoją funkcję w samorządzie tutaj naszej gminy spełniacie. Pewnie nie mieliście może jeszcze okazji nawet tak zapoznać się z całym, powiedzmy, majątkiem nawet tutaj, jakim administrujemy jako gmina Zadzim. W związku z tym zaproponowaliśmy taki właśnie punkt, jest tutaj ujęty w punkcie dzisiejszej komisji, ponieważ tak jakby wyjazdowe, małe tutaj wyjazd te, aby taką właśnie jakby naocznie zobaczyć te kilka, myślę, z tego roku oczywiście, powiedzmy tak, tego roku rozpoczętych, czyli nadal realizowanych, czyli zakończonych tych naszych inwestycji gminnych, które udało się w tym roku zrealizować, montery, które są w trakcie ukończenia, to ja szczególnie też chociażby dla Państwa, którzy tą swoją funkcję pełnią po raz pierwszy, ale nawet myślę dla obecnych radnych, którzy kontynuują, bo też podejrzewam także, a tym bardziej, że oczywiście jak jest to gdzieś plac budowy, tak mówię Państwu, jak to się nie być na żywo, tak, i zobaczyć
gdzieś tam na tym terenie, na jakim etapie powiedzmy są dane prace, czyli te zadania, na które no, też powiedzmy sobie jasne otwarcie, no wydatkujemy dosyć spore kwoty z naszego budżetu, więc myślę, że to zainteresowanie samo nawet gdzieś tam się pojawia i dobrze było wiedzieć po prostu, co robimy, tak? Żeby nawet jak ktoś z mieszkańców czy z innych zapyta Państwa, tak? No bo dobra, no, wydajecie bezpośrednio 4 miliony oczyszczalnie, to w sumie jak to tam wygląda? A wtedy rady powiem, no ja nie wiem, bo tam nie byłem, tak? W związku z tym jest taka propozycja, drodzy Państwo. Zabralibyśmy Was, przygotowaliśmy oczywiście pojazdy, zabralibyśmy Was tylko, no proszę o ubranie się, tak? Nie wiem, jaką mamy aurę. Zabierzemy Was na taką, myślę, no, małą wycieczkę. W ciągu, myślę, godziny to się spokojnie powinniśmy wyrobić tutaj jakby w teren, niedalekie od Zadzimia. Takie to, myślę, ostatnie inwestycje chcieliśmy Państwu na żywo w terenie pokazać. Na żywo w plenerze, tak? Tak, plener może nie jest zielony, bo z reguły jak plener się każdy zielony, ale myślę, że każda aura na pozorze można to zrobić. Tak, także zapraszamy. Znaczamy obrazy, musimy przedłużać. Sprawdziliśmy, widzieliśmy, ktoś ma coś do jakiejś uwagi odnośnie, co byliśmy w terenie, co zobaczyliśmy, co widzieliśmy. To ma chęć zabrać głos? Inwestycje są. Bardzo dobry pomysł, że widzieliśmy. To było łatwiejsze. Dobrze. Ja tylko mam takie jedno krótkie zapytanie odnośnie tutaj tego boiska, które jest przy szkole. Czy nie warto by nam się było pokusić jeszcze z jedne schody i czy nie byłoby to praktyczne, żeby zainstalować, żeby później ktoś nie zarzucił tutaj urzędowi, że nie ma żadnej, jak to się mówi, dla niepełnosprawnego jakiejś kładki, coś takiego. Podjazdu. No bo różnie to mogą być jakieś rzeczy i to znaczy powiem tak, tutaj może w kwestii jakby odpowiedzi tego przewodniczącemu, jeżeli chodzi o jakieś schodki, tam są schody. Tutaj ale są jedne. To o tej części mają tak się wiesz, tak na wysokości też Państwa zaczyna się, jak są gdzieś te trybunki, prawda? To są takie, to są takie oczywiście stare schody, jeszcze które były wykonane kiedyś tam, one może przysłane być śniegiem, więc może nie było widać, ale tam są takie jakby schody betonowe, tutaj jakby zejście. I tam no, też nie było widać, bo zostało to przysypane tam też i wykonawca też jeszcze dodatkowo jest ułożony jakby właśnie od tych schodów, jest ułożony taki jakby z tej takiej kostki, jak nazwać, takiej tej kraciastej takiej, tak? Czyli jakby kostka z tymi elementami przysypana jest piaskiem, jest ułożony taki łącznik właśnie, taki ala chodnik do tej części, tutaj gdzie są te małe te trybunki. Więc takie powiedzmy jakby te schodki zejściowe tutaj w tej części są, natomiast no w tamtej dalszej części, gdzie byliśmy na praktycznie od strony autokarów, tam właściwie to jest na jednym poziomie, można powiedzieć, tak? Tam jest poziom zniwelowany. No myślę tak, myślę, że w praktyce będzie można to ocenić, jeżeli taka potrzeba, to już nawet myślę w ramach jakichś tam własnych zadań będzie też można to wykonać, tak? Jeśli chodzi o taką potrzebę. Cały ten wąwóz został uznany prawo, więc jak się zamurawi, to myślę, że będzie na tyle bezpieczny, żeby można było sobie tam też obok pewnie gdzieś przebywać. A dobrze, to myślę, że na takim etapie już użytkowania będziemy wiedzieć, jaka potrzeba będzie. Jeśli tak, to w ramach nawet na własnej pracy się można dokonać. Dlatego mówię, bo wiadomo, to będą przede wszystkim tam najwięcej dzieci będą z tego korzystać. A wiemy, jak dzieci. Tak, podobne czy jakieś może szersze jeszcze z jednej schodki, coś takiego? Trudno, ale tylko schody to są też takie bezpieczne. Nie będzie to bezpieczne zejście takie pochylnią niż schody, bo dzieci również schodzą. Nie schodzą schodami, tylko nieraz to schodzą. Ganiają się, prawda? I schody nie są nieraz tak bezpieczne, jak jakaś... Tak, mogą być niebezpieczne te schody niż tego. Pochylnią jest jedna sprawa, bo szkoła jest integracyjna, nie też. No to już pochylnie nie ma do szkoły, to też i... Nie było może tak, żeby... Ale mówię, o schodę rozmyślaliśmy, żeby tam zrobić te trzy takie małe przejścia, ale dla bezpieczeństwa dzieci, bo dzieci biegną, oni jak patrzą na schody. No wiemy, ale lepiej na zimne wierzę. Co do rozmyślenia ten temat, ale dziękujemy za odpowiedź, pani przewodniczący, to nie mam tego, ale mówię, no to. No widzieliśmy jedną, drugą, trzecią inwestycję. Ja myślę, że to będzie z pożytkiem dla całego tutaj społeczeństwa.
odnośnie tej oczyszczalni, no wiemy, to jest w trakcie pracy, dobrze, że ten bieżący rok, to się jeszcze jest sprzyjający, to mogą jeszcze ci ludzie dużo zrobić. No ale to wiemy, to będzie zależy wszystko od wykonawców, jak podchodzą pod pewne rzeczy, jak chcą zarobić, to muszą pracować. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi, czy nie? Jeśli nie ma, to przechodzimy do następnego, sprawy roczne. Radny Paryż. Ja, panie wójcie, ze swojej strony dziękuję bardzo za ten koncert, który się odbył w kościele w Zacinie. Bardzo ładny koncert był, dzieci fajnie się tam zaprezentowały, wykonawcy. Dobrze. Bardzo ładne, ładna oprawa była tego zadania. Z drugiej strony chcę podziękować pani Jadwidze Lewandowskiej za zaproszenie na wczorajsze spotkanie obładkowe. Uczestniczyliśmy tam z kilkoma radnymi. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i za atmosferę, która tam panuje. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze sprawy różne? Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie wójcie. Ja trochę może w innym temacie, ponieważ zaczynają się u mnie odbywać, że tak powiem, jakieś pielgrzymki. Ludzie zaczynają przechodzić po podstaw masz telefonii komórkowej na terenie i wszyscy są zaskoczeni, bo dopiero teraz jak zobaczyli, jak on powstał, że coś w ogóle tam jakaś inwestycja z zapytaniem. No z tego co wiem, ja też nie miałam żadnej informacji, że w ogóle coś takiego powstanie. Dziś dochodzą słuchy, że jeszcze oprócz tego jednego mają powstać trzy, jeszcze dwa jakieś. Z kolei powstało to bardzo szybko i w ogóle zapytanie przychodzą, dlaczego nie było konsultacji takiej społecznej z mieszkańcami, żeby po prostu jakoś powiadomić mieszkańców o tej całej inwestycji. I teraz takie zgrzyty są, bo przychodzą i są niby tam gdzieś, ktoś może ja bardzo tam się też nie znam, czy to jest po prostu. Wie pan, mówią, że jakieś to zagrożenie dla stwarza, że jakieś tam promieniowanie z kolei jak to mieszkają, nie mam pojęcia w ogóle na jakiej to zasadzie się w ogóle odbywało, bo tak szczerze powiedziawszy to nie było żadnej informacji w ogóle, jako po prostu do mnie nic nie dotarło, że coś takiego w ogóle będzie powstanie. I teraz jak faktycznie namacalny dowód tego jest, że to już powstało i jest, także, że zaczął się taki się mały problem zrobił. Jeśli mogę, pani przewodnicząca, na tyle, co będę potrafił odpowiedzieć, to powiem tak. Ja kojarzę oczywiście, że tutaj do nas inwestor, już nie pamiętam kto to był, czy wszystko reprezentowane, ale inwestor był do nas. No, to, co było w naszej gestii, no to pewnie o warunki zabudowy, chyba panie przewodniku, prawda? No bo tutaj. Środowiskowej nie było. Tak? Nie, więc tutaj o kwestii, to są z naszej strony tak ci. Decyzja o warunkach zabudowy. Podejrzewam, że to zgodnie jest oczywiście z tym, z takiem postępowania, pewnie gdzieś te strony, które są obowiązane do powiadomienia, czy gdzieś tam strony jakieś sąsiednie, pewnie czy osoby, które mogą się, które są stronami postępowania, to pewnie na pewno były o tym informowane i mogły się w tym celu wypowiedzieć. Ale dalej, no to już oczywiście kwestia będzie uzyskania pozwolenia na budowę. Instalacja jakaś powstaje, więc na pewno też inwestor występował o pozwolenie na budowę i skoro pani mówi, że tak, że tam coś już istnieje, no to pewnie to pozwolenie uzyskali, tak, i pewnie również pewnie prawomocne i z dopuszczenie do prowadzenia prac i widocznie żadnych jakichś odwołań na tym etapie, albo jeśli były, no to były jakieś na pewno nieskuteczne, bądź niewłaściwe. Trudno powiedzieć, tak, bo ja też nie znam jakichś tam szczegółów, ja kojarzę, że jakiś czas tam nie było, temu było chyba, czy już więcej, nie przywiązywałem tego większej uwagi, że tam jakaś chyba spółka, czy jakaś osoba w imieniu spółki występowała o to jeśli do nas chodzi, to o warunki zabudowy, natomiast jak tam dalsze etapy, to jest, nie jest jakby w naszej kompetencji, tak, co do monitorowania tej sprawy. No niemniej jednak na pewno, jeżeli jakieś strony postępowania tam były, na które mogło to oddziaływać, to na pewno wydaje mi się zgodnie z środowiska prawa były powiadamiane, tak, o tej inwestycji, jak to można nazwać.
nie wiem, może pani ewentualnie zejść, tak, po komisji, na poprosić pracownika może zajrzeć, zajrzeć ewentualnie. Tak, można zajrzeć po prostu, można zajrzeć to, co jest u nas, tak? Czy powinien się w tą wyzetkę można zajrzeć, czy tam były jakieś strony postępowania i kto to ewentualnie był, no raczej powinien ktoś wiedzieć. I często niestety jest tak, że mieszkańcy czasami po prostu nie przywiązują uwagi, tak, do tego, co powiedzmy tam przechodzi, bo ty bardziej jak przychodzi do wiadomości, jako znam strona postępowania, że na przykład nie wiem, tam mają budować wiatrak, a tam może zbudują, to jest tylko wyzetka, tak, to jest tylko decyzja o warunkach zabudowy. To jeszcze nie świadczy o czym, że ktoś to faktycznie wykona. Czy on ten, nie wiem, wiatrak, czy tam powiedzmy to jakiś maszcz, on będzie stawiał za rok, dwa, trzy, za pięć, a może wcale, tak, no bo to pozwolenie na budowę jest tutaj w prawie wygodnym tak skonstruowane, że trzeba te roboty rozpocząć w ciągu 3 lat chyba od pozwolenia. Jeżeli się nie rozpocznie, to nawet traci moc, tak? A tutaj takiego jakby zobowiązania nie ma, więc często mieszkańcy też nawet jak dostają coś do informacji, bagatelizują to, tak? Czy nawet jak, nie wiem, mamy inne przykłady, jak na przykład, nie wiem, są jakieś dokonywane zmiany w planie przestrzennym, tak? W NPZB, jak są jakieś plany dokonywane, bądź nawet do ta sytuacja, którą mamy też, chociażby powiedzmy tak, zadzimy w Kazimierzewie, czy w innych miejscowościach, gdzie była wykonywana zmiany, tak, czy odnowa, tendencji gruntów i budynków, tak? Wtedy, gdy ci geodeci, jacyś tam, jakaś firma, gdy mierzyli te pola, no chodzą, mierzą sobie coś tam, tak? No, przyszli do mieszkańca, czy chce się zapoznać, a nie, tam podpisał. Potem to, jak to tam przysłali, a szczególnie jak potem złożyli gdzieś tam finalnie uzamiającego, czyli starosty w Wydziale Geodezji i Kartografii, potem będą oczywiście ten zmiany, jeżeli są te zmiany po tej modernizacji, przysłają na mnie, dlatego przysłają swoje stawki podatkowe. Szczególnie jeżeli to rości te zmiany, że komuś nagle zwiększyła się stawka podatkowa, bo powiedzmy inaczej mu grunt zakwalifikowali, inaczej budynek mu zakwalifikowali, coś z jego przeznaczenie, coś było, albo gdzieś granicy przyznają, to ten mieszkaniec się budzi, że kurczę, no ja nic o niczym nie wiedziałem. Ale sięgają, prawda, w geodezji, skarbnicy sięgają do dokumentów, no jak, no tu jest pana podpis, że wyraził ma zgodę, czy coś tam trzeba, albo inaczej, albo że wszyscy odebrali na przykład, tak, bo tą drogą jest informowanie, więc często po prostu mieszkańcy też może gdzieś bagatelizują i później jakby nie zdają sobie świadomości, że wtedy to jest czas na to, żeby się wypowiedzieć w sprawie, tak, gdzieś jakieś uwagi, zastrzeżenia. Później oczywiście jakieś tam odwołanie tego odwoławczy jest, w każdym postępowaniu, ale no to już musi też być poparty pewnie jakimiś racjonalnymi argumentami. Tutaj ja nie kojarzę tak w szczegółach, oczywiście nie przyjmę tego uwagi, ale to może pani po komisji, gdybym się z panem komunikiem ewentualnie możecie zajrzeć do tej konkretnej sprawy, czy tam były jakieś strony postępowania, czyli kto był ewentualnie informowany, tak? No właśnie, tak, no właśnie. Na więcej, nie? Tak, bo tutaj ja w ogóle nie byłam informowana i mieszkańcy podejrzewam, że też nie było żadnej w ogóle mowy o tym, że coś takiego w ogóle powstanie. Tylko zastanawia mnie też jeszcze jedna sytuacja, że prawdopodobnie domagał się inny mieszkańcy, nie będę tutaj mówić nazwiska, no bo ze względu, wie pan. I to chyba wtedy zostało, nie wiem, jakoś do sądu coś takiego poszło wtedy. Nie wiem, czy pan kierownik kojarzy, bo tak nie chcę mówić typowo nazwiskiem. On się też tam ubiegał, ktoś o ten marsz, żeby postawić i to było, trafiło do sądu, ale sąd chyba się przewidził, że też, bo to tak okazuje się, że bo tak naprawdę to u kogo innego to powstało, gdzie miało powstać, to chyba dochodzi na to, że jeszcze u tej osoby też powstanie, więc oni... A to no, tak prywatnie, tak? Tak, tak, no bo to po prostu ktoś wyraża zgodę, że wynajmuje i że tak powiem, to zabiera ten grunt i dlatego no, ludzie są przerażeni, no bo tak, nie dosyć, że jedna, to jeszcze jak powstanie jeszcze u kogoś, no to i teraz się dopiero zaczęło, tak? Teraz ludzie przychodzą i jak to już jest namacalne dowód tego, że to stoi i to już jest widać i teraz to, ale to w szybkim tempie, bardzo szybkim. W jeden tydzień zostało chyba zrobione. Zdziwiony jadę, patrzę, dzisiaj tak, stoi na autobusie. Bardzo szybko. A w którym nowym miejscu gdzieś stoi? To jest jakaś ta tuczarka teraz, co tu będzie ta tuczarka, to obok tej tuczarki zaraz jest. To jest świetne. No przywożą gotowe elementy, skręcają. Tak, ale to wszystkim tak. To jest nowe. Zalane jest. Zalane tak, tylko jeszcze konkludując, to podejrzewamy pani, że jeżeli jak pani mówi, tak, ta instalacja jakaś, czy ten maszt, chyba że jakiś maszt jakiś powstał, to też na pewno pozwolenie było wydane i to jeszcze prawomocne i pewnie wszelkie zgłoszenia. Nadto pewnie w kwestii, jeżeli to jest taki obiekt, to pewnie i uzgodnienia były też szerokie, bo to pewnie i jakiś urząd lotnictwa cywilnego, pewnie i wojewódzki sztab wojskowy. No, więc podejrzewam, że wszystkie, skoro instalacja istnieje, podejrzewam, że inwestor wszystkie te poszczególne uzgodnienia przeprowadził i uzyskał i pewnie otrzymał pozytywne opinie, skoro instalacja powstała. Wydaje się, że jest oczywiście poza naszym zakresem. Tak. Dziękuję.
Ja na razie chciałabym podziękować za dekorację, która stanęła świąteczna na terenie tutaj Zadzimia. Za naprawdę wspaniałe te dekoracje. Wieczorem, tak około 20 jechałam właśnie samochód, jak się zatrzymuje, nie wiem co tam się dzieje, ale oni siadają, po prostu zdjęcia sobie robią, bo taka magia świąt jest koło. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą dekorację. Dziękuję też radnym za przybycie i wszystkim, którzy uczestniczyli. Tutaj też Mikołaj przekazał dla tych, co nie byli, małe takie od elfów upominki. No i z tego miejsca jest to taki okres przedświąteczny i świąteczny. Życzę wszystkim wesołych świąt, pogodnych, spokojnych i wszystkiego najlepszego. Czy jeszcze ktoś? Jeśli nie ma, to może ja króciutko tak już podsumuję, proszę Państwa, ponieważ też no, sobie przyjdziemy troszkę marionę, ale czas świąteczny przed nami. Pewnie się spotkamy, może z niektórymi jeszcze pewnie w obradach jeszcze drugiej komisji, a pewnie wszyscy spotkamy się już po święta, ale przed nowym rokiem, gdzieś tam jak będziemy jeszcze mieć sesję, to już końcowo roczną. Niemniej jednak święta za chwilę przed nami, także ja również ze swojej strony i w imieniu całego urzędu, wszystkich pracowników, całego zespołu też życzę Państwu zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, takiego odpoczynku troszkę, pozytywnych wrażeń przy tym wigilijnym stole, w gronie myślę przede wszystkim rodziny, ale i wszystkich innych, z którymi będziecie te święta spędzać. I oczywiście też takie małe upominki z naszej strony, tutaj już które zostały Państwu na początku wręczone przez moich pracowników, czyli już też na następny rok, który lata dzień 2019, też nasze nowe wydanie naszych kalendarzy treściennych, jak również te takie podręczne, myślę, przydające się, mam nadzieję, że się przydadzą tutaj Państwu szczególnie jako radnym, żeby te wartościowe pomysły, te inne opinie, uwagi sobie zapisywać, żeby móc gdzieś tam później na kolejnych posiedzeniach przekazywać. Także, a coś takie właśnie w tych torebeczkach, coś takie małe, coś taki upominek, ale też myślę, że praktyczny, może też się przyda podczas świąt, żeby sobie zębów nie łamać, albo innych sztuczcy. Także zdrowych, wesołych i spokojnych świąt życzę i z tym się nie będę widział. Jeszcze właśnie do świąt, do zobaczenia pewnie po świętach, ale myślę, że jeszcze w przyszłym roku. Dziękuję. Żeśmy się zagadnili, także bardzo, bardzo dziękujemy też za te wszystkie. My również, ja również. Rzeczy, no bo naprawdę kalendarz też jest, widzę, bardzo ładny. No jak zwykle tak, są oczywiście zdjęcia, jeśli mogę, tam się zdjęcia autorskie, są zdjęcia nasze, także nie to gdzieś tam coś ściągnięte z wujka Google, tylko zdjęcia są autorskie nasze. No mamy oczywiście, myślę, że to będzie ważny rok też dla samego, powiedzmy, Zadzimia, oczywiście całej gminy, ale dla samego Zadzimia i powiedzmy szczególnie dla parku, stąd szczególnie zdjęcie z naszego parku. No niech tam się gdzieś przeozdrowia wasze domy. Ja również chciałbym wszystkim złożyć życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych świąt, a przede wszystkim spełnienia marzeń. Myślę, że nowy rok rozpoczniemy ładniej, piękniej, swobodnie. Myślimy, że wszyscy wspólnie będziemy, jak to się mówi, jednym językiem rozmawiać, jedną myśl będziemy mieć. Tego wszystkim w imieniu swoim, jak wszystkich życzę. Przede wszystkim, jak powiedziałem, spełnienia marzeń. I dziękujemy za tę komisję. Uważam, że dzisiejsze posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej uważam za zamknięte. Dziękuję.